Gdy tydzień temu zamieniałem samochody w parku prasowym, kumpel zapytał mnie, co tam u Ciebie teraz na testach? Odpowiedziałem, Ford Kuga. Jego reakcja? To oni to jeszcze produkują? Ano produkują, pytanie tylko, czy o tym samochodzie trochę nie zapomnieli klienci. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Mam takie wrażenie, że gdy na rynek weszła pierwsza generacja Forda Kuga, to ten samochód był jednym z najczęściej sprawdzanych, przynajmniej sprawdzanych, jeśli nie kupowanych, przez osoby, które szukały SUV-a. Ten samochód miał dobrą cenę, świetnie wyglądał i jeszcze lepiej jeździł. I właśnie dlatego postanowiłem sprawdzić, jak jest dzisiaj i co oferuje nam najnowsza generacja tego modelu. Także za chwilę przechodzimy do konkretów, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka i słowo do osób, które chciałyby zadbać o wygląd swojego samochodu. Wizdebski Studio Auto Detailing znajdziecie kompleksowy zakres usług, niezależnie czy chcecie, aby Wasze auto odzyskało dawny blask, czy chcecie je zabezpieczyć i utrzymać w doskonałej jakości. Jeśli na swoim samochodzie znaleźliście już rysy, czas na korektę i renowację lakieru. A w czasach, gdy te lakiery stają się coraz cieńsze, warto zabezpieczyć je profesjonalną powłoką ceramiczną, chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Chcesz jeszcze lepszej ochrony przed kamieniami i innymi drobnymi uszkodzeniami? Wizdebski Studio zabezpieczy samochód, nakładając na wrażliwe elementy specjalną folię, stanowiącą dla niego prawdziwą tarczę ochronną. Czyszczenie skór, impregnacja, mycie detailingowe i cały szereg dodatkowych usług to wszystko znajdziesz w Warszawie przy ulicy Kasztanowej 4 i co dla mnie najważniejsze, w tym miejscu do każdego klienta i samochodu Konrad podchodzi nie tylko profesjonalnie, ale też naprawdę indywidualnie, a to jest coś, co cenię sobie najbardziej. No i jeszcze jedno, na hasło AutoMotoVlog dostaniecie teraz 15% zniżki na powłoki ceramiczne i folię PPF. Gorąco polecam. Dobra, to lecimy z tematem. Jeszcze tylko Wam powiem, że jesteśmy nad morzem. To jest miejscowość Kopalino Lubiatowo. Jeśli nie byliście, to jest jedno z najfajniejszych, najpiękniejszych miejsc nad polskim morzem. Zaraz wjedziemy w taką fajną, leśną drogę. Zobaczycie, jak dojeżdża się tutaj nad morze, na plażę. Także na chwilę przerwę swoje ględzenie. Nie, ględzenie nie. To jest zarezerwowane. Swoje gadanie. A póki co zaczynamy od przestrzeni, jaką oferuje ten samochód. Zaglądamy do bagażnika. I mamy tu do podania kilka wartości, ponieważ w kudze znajdziemy przesuwaną tylną kanapę, czyli coś, co mi się bardzo podoba. I tak, w wersji z kołem dojazdowym i kanapą przesuniętą maksymalnie do tyłu, pojemność bagażnika to 383 litry. Natomiast z kanapą przesuniętą maksymalnie do przodu mamy już litrów 518. Idziemy dalej, wariant z zestawem naprawczym, kanapa przesunięta maksymalnie do tyłu to 441 litrów, a przesunięta maksymalnie do przodu to 581 litrów. Dobra, to jeden temat mamy załatwiony, teraz kanapa. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. I mówię zarówno o przestrzeni przed kolanami, jak i na stopy, które bez problemu włożą pod fotel kierowcy. A tak nie dzieje się zawsze. Ale na chwilę przerywamy, bo zobaczcie, tak wjeżdżamy do lasu, żeby dojechać na plażę. Gwarantuję Wam, że jak jest słońce, jak jest ładna pogoda, te wszystkie liście, te lasy, ta ścieżka, to jest coś fenomenalnego. Osoby, które śledzą mój kanał, mogły to już widzieć i to nie raz, bo ja tutaj jestem bardzo często i jestem w tym miejscu po prostu zakochany. Także jeśli nie byliście, to polecam Lubiatowo, Kopalino. Chociaż jedna prośba, nie przyjeżdżajcie w lato, bo tutaj kiedyś było kompletnie pusto i dziko, teraz już się robi trochę tłum, ale naprawdę coś fantastycznego. Wracamy do Kugi. Powiedziałem o miejscu przed nogami, zostaje nam jeszcze przestrzeń nad głową. To jest SUV, także myślę, że nie spodziewamy się niczego innego. Jest tej przestrzeni bardzo dużo. Pamiętajcie też, że kanapa jest przesuwana, także tutaj też możemy sobie regulować między wielkością bagażnika, a przestrzenią na nogi. Także to jest kolejna bardzo fajna sprawa. To tył samochodu mamy załatwiony, wskakujemy do przodu. I może najpierw fotele. Zobaczcie, jak one nawet ładnie wyglądają. To połączenie skóry i materiału to jest coś, co ja bardzo lubię, ale przede wszystkim zdarza mi się czasem narzekać, mimo że ja nie jestem jakiś bardzo wysoki, ale zdarza mi się narzekać na długość siedziska. A przecież to można w bardzo prosty sposób rozwiązać, dokładnie tak, jak jest tutaj.
gdzie tą przednią część fotela możemy sobie po prostu regulować. Tak jest tutaj, to jest kapitalna rzecz, także myślę, że w tych fotelach będzie wygodnie praktycznie każdemu, bo możemy się po prostu do nich dopasować. Zobaczcie jeszcze, bo wjeżdżam właśnie na parking, morze jest tam, za tymi drzewami, wy tego na pewno nie widzicie, ale przyjedźcie tu kiedyś, nie pożałujecie. Ja nie jestem ambasadorem tego miejsca, jakby ktoś pytał, nic z tego nie mam, po prostu dzielę się kapitalną miejscówką. Także wracamy. I wracamy też do foteli. To oczywiście nie jest żaden sportowy samochód, nie po to są SUV-y, więc trzymanie boczne nie jest może jakieś fantastyczne, ale ono jest. A to też nie jest reguła w tego typu samochodach. No i skoro jestem nad morzem, to wiadomo, że byłem w trasie i te fotele w trasie sprawdziły się kapitalnie. Naprawdę kompletnie nie mam na co narzekać. Więc jeśli kupujecie SUV-a, żeby latać w trasę, to pewnie jesteście trochę dziwni, ale będzie Wam wygodniej na tych fotelach. No i odnośnie trasy trzeba oczywiście wspomnieć o wyciszeniu. A to może nie stoi na jakimś fantastycznym poziomie, ale moim zdaniem jak na klasę tego samochodu, jak na to, że on nie ma łatwo, bo jest po prostu wyższy, to jest tutaj całkiem ok. No i jeszcze przednia część. To jest Ford, więc myślę, że nikt z nas nie spodziewa się jakości Mazdy, jeśli chodzi o plastiki, o design, o nie wiem, dotyk. W sumie nie wiem, po co tego się dotyka, ale jeśli się dotyka, no to nie jest może jakość premium. Ale ja uważam, że jak na SUV-a, gdzie bardzo często w tej kategorii samochodów, że tak to nazwę, to miejsce z reguły nie jest jakieś mega finezyjne. I tak też nie jest tutaj, ale dla mnie są ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby to było spasowane i zrobione w taki sposób, żeby tutaj nic nie trzeszczało. Jadę w tej chwili cały czas po kostce, kompletnie nic nie słyszę. Przejeżdżam przez próg, jest kompletna cisza. To jest oczywiście w miarę nowy samochód, czy praktycznie nowy samochód, ale to bywa różnie. Ja już się tego nauczyłem. Czasami potrafię odebrać samochód z parku prasowego i on będzie od razu skrzypiał. Tutaj jest bardzo dobrze. Nie wiem, jak będzie po 3 latach, no bo nie mam jak tego sprawdzić. Ale na ten moment jest super. No i druga rzecz, obsługa. Tutaj wszystko, co najważniejsze, obsługujemy, czy to pokrętłami, czy to przyciskami od klimatyzacji, cieplej, zimniej. Tak samo pasażer, nawiew, zwiększenie, zmniejszenie, przyciski. Tak powinno być i Fordzie, trzymaj się tego. Jak oglądaliście na przykład ostatnio z Ssangyonga, on miał tutaj cały czas ekran, on się cały czas wyświetlał, ale był bardzo nisko, to też jest nisko, tylko że ja sobie jadę, robię cieplej, zimniej, nie mam żadnego problemu. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie póki co wymyślono, moim zdaniem. No i ekran multimediów. Jest Android Auto i działa tylko po kablu. Jak ktoś nie widział, to przypomnę, że jest na to rozwiązanie. Dam link w opisie do tego filmu. Są też 2 materiały do Android Auto i do CarPlaya, także obejrzcie sobie i rozważcie, bo może warto. Tutaj niestety działa to przewodowo, a co do samego ekranu. On jest w tym modelu całkiem szybki, całkiem prosty w obsłudze, po prostu intuicyjny. Rozwinę jedną rzecz, bo może widzicie, mam tutaj taki fajny znaczek przy napisie dźwięk, a to jest mój konik. Ten napis to oczywiście skrót od Bang & Olufsen, czyli jednej z najlepszych firm audio. I też jednej z moich ulubionych. No i to jest kolejny przykład na to, czego ja się już dawno nauczyłem i też coś, co po prostu staram się przekazywać, że nie powinno się patrzeć w ten sposób, że świetna nazwa od systemu, więc ten system gra niesamowicie dobrze. Żeby było jasne, nagłośnienie w tym samochodzie od Bang & Olufsen gra bardzo dobrze. Na pewno dużo lepiej niż takie standardowe zestawy w samochodach, na pewno dużo lepiej niż oczekuje większość klientów. Bo umówmy się, te moje oczekiwania są 10 razy wyższe niż standardowego klienta, nawet nie takiego samochodu, tylko po prostu samochodu. No ja tak mam, ja uwielbiam muzykę, więc każdy ma jakąś tam swoją schizę, bo to już u mnie nie jest chyba pasja, tylko schiza. Przy czym na przykład Bose, czy Bose, jak niektórzy mówią, teoretycznie jest firmą gorszą niż Bang & Olufsen. I też potrafi w jednym samochodzie grać lepiej, w drugim gorzej, w Mazdzie na przykład fantastycznie. I ta wspomniana Mazda gra lepiej niż ten Bang & Olufsen tutaj. Także i pamiętajcie też, że dźwięk to jest bardzo indywidualna rzecz. Każdy lubi inną barwę, inną jakość dźwięku, inną czystość i tak dalej, więc sprawdźcie to na sobie. Zawsze to powtarzam, to jest bardzo ważne, szczególnie przy audio. Przy czym dla mnie osobiście to gra dobrze, ale nie jest tak, że ja chodzę do Kugi, żeby nią pojeździć, żeby posłuchać muzyki. A są takie samochody. No i ostatni wyświetlacz to ten przede mną. Ja z reguły wolę zegary analogowe z pewnym połączeniem z cyfrowymi. Te są w pełni cyfrowe, ale powiem szczerze, że są bardzo ładne. Przede wszystkim, że są bardzo czytelne, proste. Widzę tutaj wszystko to, co chcę, to, co potrzebuję, więc za zegary plus. Natomiast plus o minus, nie wiem, czy jest coś takiego, za head-upa. Plus za to, że on jest. Minus za to, że on jest na tej dziadowskiej szybce. Nie wiem, czemu dalej to tak jest robione. Ja miałem ostatnio rozmowę, taką dyskusję z jednym z widzów, który twierdził, że to jest dużo lepsze niż head-up na szybie, bo na przykład jeżdżąc w okularach, on head-upa, który jest rzucony przed samochodem, tak jak powinno być,
nie widzi. Mi się ciężko odnieść, bo ja nie jeżdżę w okularach. Nie mam wady wzroku, więc ciężko mi się wczuć w taką sytuację, więc nigdy na to nie zwracałem uwagi. Ale generalnie uważam, że head-upy, które są robione tak, że macie rzut przed samochodem, są miliard razy lepsze niż to, co jest na szybce. Więc minus, ale znowu plus. Jak na head-upy na szybce, to to jest najlepszy head-up tego typu, z jakim jeździłem. On jest zrobiony trochę inaczej. Te dane są tak jakby pochylone i to wygląda całkiem ok. Chociaż ja takich head-upów nie lubię. Mimo, że jakoś jestem w tym miejscu przy szybie, to jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj ogrzewanie przedniej szyby. Ja od jakiegoś roku czy dwóch lat jeżdżę z czymś takim na co dzień i to jest zbawienne w zimę. Mimo, że my tych zim takich ze śniegiem, takich prawdziwych zim już praktycznie nie mamy, ale mamy temperatury poniżej zera. Wsiadasz do samochodu, włączasz ogrzewanie, moment i masz czyściutką szybę. Kapitalna rzecz. Ale często zwracam Wam uwagę, że te druciki, które są w szybie, to je po prostu widać. W jednych samochodach mniej, w drugich bardziej, w trzecich w ogóle tego nie widać. I to jest taki samochód, w którym to widać, ale jest to na przykład dużo mniej niż u mnie w Insignii. Więc myślę, że część osób zwróci na to uwagę, a część nawet nie zauważy. Zobaczcie, jak pięknie. Coś niesamowitego. No ale dobra, z czego był zawsze znany Ford Kuga? Po co w ogóle kupuje się nawet nie Kugę, tylko Forda? Jak ktoś takim samochodem kiedykolwiek jeździł, to wie, więc pewnie zwrócę się do tych osób, które po prostu z Fordem nie miały nic do czynienia. Ale te samochody często kocha się za to, jak one się prowadzą. Nad zawieszeniem Kugi pracowali oczywiście ludzie z Forda, a to są osoby, które jak mało kto znają się na swojej robocie. Ja też często mówię Wam, takie pewnie nieprofesjonalne zdanie, ale na szczęście nie jestem profesjonalistą, że ja za suwami nie przepadam. W głównej mierze właśnie za to, jak się prowadzą. A na prowadzenie tego samochodu, mimo tego, że to jest SUV, nie mam prawa powiedzieć złego słowa. Tym modelem przyjemnie jeździ się nawet po łukach, po zakrętach. On prowadzi się bardzo precyzyjnie, jedzie jak po sznurku. Czujecie każdy ruch kierownicą, a w zasadzie reakcję samochodu na każdy ruch kierownicą. Dodajmy do tego zawieszenie, które myślę, że polubią osoby stawiające na komfort, ale też te, które stawiają na prowadzenie, czyli takie dwie rzeczy, które ciężko połączyć. Ale dobra, nie będę się dalej rozwodził na ten temat. Podsumowując, jest to jeden z najlepiej prowadzących się SUV-ów. Co się natomiast przydaje jeszcze do fajnego prowadzenia? Oczywiście silnik. Także chwila tutaj. Pod maską prezentowanego modelu znajdziemy wolno ssący czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Łączna moc napędu hybrydowego to 225 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy w oficjalnym katalogu podany nie został. Samochód ten rozpędzi się do 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,2 sekundy. Ja powiem szczerze, że jak na dane tego samochodu, jak na moc ponad 200 koni, jak na to, że mamy tutaj plug-ina, czyli mamy prąd, mamy silnik elektryczny, to zawsze w przypadku tego typu jednostek spodziewam się bardzo dobrej dynamiki. I to jest pewne zaskoczenie, że mamy tutaj przyspieszenia na poziomie 9 sekund. Bo to może nie brzmi źle, szczególnie jak na SUV-a, no ale też nie brzmi jakoś fantastycznie. Natomiast w takiej normalnej jeździe na co dzień, szczególnie jak macie naładowaną baterię, to moim zdaniem temu modelowi w tej wersji kompletnie niczego nie brakuje. Wrażenia z jazdy, wrażenia z przyspieszenia, podkreślam jeszcze raz, szczególnie jak macie prąd, są zdecydowanie lepsze niż wskazuje na to kartka papieru z danymi. I oczywiście to nie jest samochód, którym zawsze będziecie pierwsi na światłach, gdy stoi obok jakieś Porsche czy jakieś Audi. Nie, ale czy po to jest ten model? Nawet w tej wersji, moim zdaniem nie. Dzisiaj jest tak trochę dziwnie, bo model, który ma najwyższą moc w gamie, ma być jednocześnie najbardziej oszczędny, bo to jest plug-in. I właśnie to jest silna strona tego samochodu w tej wersji. Ja wiem, że bardzo wielu z Was mówi, że pluginy to jest taki wymysł, to jest głupota i powstało to tylko w jednym celu i tym celem nie było zrobienie dobrze klientów. Ja kiedyś też tak myślałem, ale dziś nie do końca się z tym zgadzam. Oczywiście każdy zamknie mi usta, podając cenę, obojętnie którego modelu w wersji plugin. I ja tutaj nie mam nic do gadania, bo to jest prawda, będziecie mieli rację. Ale ja też z pluginem mam bardzo dużo do czynienia. Widzę, jak to wygląda na co dzień, jak macie możliwość ładowania. No i zobaczcie, ja tym samochodem po mieście, po Warszawie, korzystając z niego normalnie, czyli klimatyzacja, jak trzeba to ogrzewanie, ogrzewanie przedniej szyby i tak dalej, jestem w stanie właśnie po Warszawie zrobić około 60 km. Może się da zrobić więcej, Ford też podaje, że da się zrobić więcej, ale to jest taki realny przebieg, korzystając z samochodu normalnie. Mnie to wystarcza na dojechanie do pracy, naładowanie się, wrócenie do domu i znowu dojechanie do pracy. Znowu naładowanie się i powtórz. Czyli tak naprawdę po mieście ja jeżdżę cały czas na prądzie. Wiadomo też, że w tego typu samochodach, jak jeździcie bardziej dynamicznie, to czasem włącza się silnik spalinowy, ale moje spalanie wtedy w mieście to jest jakieś 1,5 litra. Coś tego typu. Co więcej, bardzo fajną rzeczą jest to, że jak wyczerpie się prąd, to on nigdy nie wyczerpie się do zera i macie po prostu hybrydę. I ja potrafię jeździć po Warszawie na spalaniu
poniżej 6 litrów, koło 6, coś takiego. I tak samo jestem zaskoczony, że w trasie. Podczas takiej jazdy, powiedzmy do 90 na godzinę, to było znowu poniżej 6 litrów, ale na przykład ekspresówka, którą lecieliśmy tutaj, to ja mam spalanie na poziomie 6,5 litra. Na autostradzie jakoś bardzo dużo nie przejechałem, więc tutaj miarodajnie nie powiem, ale sprawdziłem, no i było już powyżej 8, nawet zbliżało się do 9. Ale powiedzmy do tych prędkości 120, jak na taki samochód, jak na średnio opływowy samochód, to te wyniki są super. Dodajcie też moc. Także ja naprawdę ze spalania tutaj jestem zadowolony. No i dobra, za chwilę do wyglądu przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a to jest ważne. Mamy tutaj auto hold. To nie jest niestety dzisiaj jeszcze oczywistość, więc jak jest to, o tym trzeba powiedzieć, także o tym mówię. No i wygląd. I ja tutaj mam takie... Nie wiem w zasadzie, co powiedzieć. Nie wiem, czemu mi się ten samochód, patrząc na niego tak z przodu, ale z boku, trochę kojarzy z Porsche. Może już jestem ślepy, ale to jest taki trochę Macan. Z tyłu mi się chyba z niczym nie kojarzy, ale... Nie wiem właśnie, co powiedzieć o tym nowym wyglądzie Forda, bo zauważyłem, że dla wielu osób ten samochód jest bardzo ciekawy wizualnie, a część mówi, że taki nijaki. Ja chyba cały czas takiego jednego wyrobionego zdania nie mam. Wydaje mi się, że Kuga jest spoko, ale żebym jakoś odwracał wzrok za każdym razem, jak koło niej przechodzę, to chyba nie. Także dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy, czy Kuga, czy po prostu nowe Fordy wizualnie Wam podchodzą. Naprawdę mnie to ciekawi i zastanawia. No ale pewnie Was też ciekawi i zastanawia jeszcze jeden fragment, a w zasadzie ten jeden z najważniejszych fragmentów, czyli ile takie cacko kosztuje. Aktualny promocyjny cennik Kugi w wersji plug-in z automatyczną skrzynią ECVT i tylko i wyłącznie napędem naprzód startuje z poziomu 190 890 zł za wersję Titanium X przez 198 490 zł za wersję ST-Line X i kończąc na 217 490 zł za wersję Graphite Tech Edition. No dobra, wiadomo, że szczególnie w przypadku wersji plug-in tutaj nic dobrego spodziewać się nie mogliśmy, no i też nie nastąpiło, no ale czasy są, jakie są. Podsumowując, Ford Kuga to dzisiaj zdecydowanie cały czas samochód dla kierowcy. Dla kogoś, kto potrzebuje SUV-a, lubi, nie lubi, nieważne, potrzebuje SUV-a, ale chce, żeby ten samochód cały czas się dobrze prowadził. Zobaczcie, jadę teraz po zakrętach, jest ślisko, więc tutaj wiadomo, że nie będę jechał nie wiadomo jak. Ale jeżdżenie po takich zakrętach tym samochodem, mimo tego, że jest SUV-em, to nawet dla mnie bardzo duża przyjemność. Ten samochód się nie przechyla. Dodam jak na SUV-a. Świetnie skręca. Po prostu za jego kierownicą odnajdziesz się kapitalnie. Do tego w prezentowanej wersji plug-in potrafi być mega ekonomiczny, może poza zakupem. I zwyczajnie podróżowanie tym samochodem to całkiem duża dawka motoryzacyjnej przyjemności. Czekam w komentarzach na Wasze opinie na to, co Wy sądzicie o Fordzie Kuga, na Wasze przemyślenia, czemu tego samochodu nie widać na naszych drogach tak jak wtedy, gdy pierwsza generacja wychodziła na rynek. Dajcie znać, czy mieliście z nią do czynienia, jakie są Wasze wspomnienia i co myślicie o najnowszym wcieleniu Kugi. Poproszę jeszcze na koniec o ocenę tego materiału, to jest dla Was sekunda, a mi się to naprawdę przydaje. No i też do osób, które kanał jeszcze nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Po co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!